Tu telewizja TVO Gdańsk Jasień. Aktualny program ukazuje się niemal w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Ksiądz Jan Uchwat, ojciec duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego, porusza temat pamięci modlitewnej o utraconych dzieciach, a to w związku z obchodzonym 15 października Międzynarodowym Dniem Dziecka Utraconego. W niedzielę 21 października Kościół na Jasieniu gościł przedstawicieli wspólnot Krwi Chrystusa z całej diecezji, co zanotowaliśmy naszą kamerą. Wielu mieszkańców Gdańska ma swoje korzenie rodzinne w Wilnie. Przedstawiamy zatem reportaż ukazujący główne nekropolie tego miasta. Na zakończenie chwila muzyki. Piosenka o Matce Bożej z Lourdes. To Maryja, oznajmiając świętej Bernadecie, że jest niepokalanym poczęciem, prosiła o odmawianie modlitwy różańcowej. Zostańcie Państwo z nami. Października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego. Możemy powiedzieć więc Międzynarodowy Dzień Osieroconych Rodziców albo Rodziców po stracie dziecka. To jest bardzo duży krzyż, cierpienie, żałoba po stracie dziecka, ponieważ porządek naturalny zostaje odwrócony. W naturalnym porządku rodzice umierają wcześniej, a tutaj dzieci. Rzeczywiście wzrasta, z roku na rok wzrasta liczba dzieci, które umierają przedwcześnie, liczba poronień, również śmierci okołoporodowej po porodzie. Ten dzień jest raz do roku międzynarodowy, który pomaga w przeżywaniu żałoby tym rodzicom. Natomiast w naszej diecezji od 10 lat istnieje wspólnota przy kościele samopomocowa, która pomaga tym rodzicom właśnie. Wspólnota osieroconych rodziców, tak ich nazywamy. I w ten sposób, ponieważ żałoba po dziecku, które żyło 2-3 tygodnie, kilka miesięcy, przed urodzeniem jeszcze, jest taka sama jak po osobie dorosłej. Od samego początku to jest człowiek. Prawo polskie dzisiaj w Polsce rozpoznaje, całe szczęście, od niedawna to, że rodzice mają prawo do pochówku, tak samo gdyby to była osoba, która ma 40, 50 czy 80 lat, nawet kiedy żyła 3 tygodnie albo 4 tygodnie po poczęciu, przed urodzeniem. A w związku z tym to jest takie prawo potrzebne, ludzkie, psychologiczne prawo do przeżywania żałoby po śmierci tak maleńkich dzieci, które, jak wierzymy, i Kościół to potwierdza w nauczaniu, wracają do nieba, wracają do domu Ojca. To są święci. To znaczy jest wielu rodziców wokół nas, którzy mają swoje dzieci w niebie, są święci. Między innymi błogosławiona Dorota z Montef jest oficjalnie jest patronką trudnych małżeństw, wdów, ale również chcemy we wspólnocie tu w Gdańsku poprosić księdza arcybiskupa o to, żeby zamianował dla nas, dla Gdańska, dla naszej wspólnoty osieroconych rodziców, błogosławioną Dorotę, patronkę osieroconych rodziców, ponieważ, jak wiemy z jej życiorysu, 8 dzieci zmarło, jej zmarło, więc jest matką, osieroconą matką, ta błogosławiona, żeby była naszą patronką. Jest ten pomysł. Przede wszystkim tych, których dotknął ten krzyż, żałoba po stracie dzieci, jeżeli zechcą, kiedykolwiek zapraszamy do naszej wspólnoty. Na stronie internetowej stratadziecka.pl są wszystkie informacje.
Raz na 2 miesiące spotykamy się w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku, Żabiance, w sobotę. Spotykamy się, modlimy się i to bardzo pomaga, ponieważ ci rodzice się doskonale rozumieją. Nawet kiedy nigdy się w czasie nie spotkali, rozumieją się, ponieważ to samo przeżywają. Więc samo pobycie razem przez chwilę, spotkanie, posłuchanie, porozmawianie, również popłakanie razem przynosi ulgę. A przede wszystkim to Pan Bóg przychodzi. Tacy rodzice są bardzo blisko Pana Boga. Przez takie cierpienie, przez taki krzyż są bardzo blisko serca Pana Boga i to jest bardzo odczuwalne. Wam, którzy może spotkaliście się z takim cierpieniem osobiście lub w sąsiedztwie, proponuję, przyjdźcie. Jeżeli potrzebujecie, poszukajcie na stronie internetowej, przyjdźcie do nas, żeby pobyć razem, bo wtedy jest łatwiej dźwigać krzyż żałoby po stracie dzieci. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Dzisiejsza msza święta będzie mszą odpustową z okazji takiego uroczystości wspólnoty krwi Chrystusa, której patronem jest święty Kacper del Bufalo, którego relikwie widzimy na ołtarzu po mszy świętej. Będziemy mogli ucałować też relikwie, a chciałbym powitać serdecznie na tej mszy świętej wszystkich miłych gości z kapłanami na czele, z księdzem Andrzejem Szymańskim, który jest moderatorem tejże wspólnoty, będzie prowadził mszę świętą, znany nam, bo nam pomaga czasami w parafii. Jest ksiądz Karol Erdman z Chełma. Są nasi księża parafialni, o intencje za chwilę powiem. Natomiast witam, też widzimy sztandary z niektórych wspólnot, a tych wspólnot mamy tutaj wymienionych aż 14. Nie wiem, czy wszystkie dotarły i tak. Wspólnota Krwi Chrystusa z Gdańska Zaspy, parafii świętego Kazimierza, z Żabianki, z parafii Chrystusa Odkupiciela, z Chełmu, świętej Urszuli Leduchowskiej, z Dąbrowy, świętej Trójcy, z Oburza, świętego Ducha i świętej Katarzyny, z Gdyni, parafii Najświętszej Marii Panny, z Sopotu, świętego Andrzeja Boboli, z Jodłowna, Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny. Nie wiem, czy dotarła delegacja z Redy, też witamy serdecznie. Z Rumi, z Pomorzenia Wiernych Parafii, z Kościerzyny, świętej Trójcy i ze Starogardu Gdańskiego, też świętej Katarzyny. Witam więc wszystkich członków tychże wspólnot. I proszę księdza Andrzeja, aby przewodził tej mszy świętej koncelebrowanej. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, w sposób szczególny. Witam członków i sympatyków wspólnoty Krwi Chrystusa z całej diecezji gdańskiej, również diecezji pelplińskiej. Właśnie dzisiaj nasza wspólnota obchodzi odpust naszego założyciela, świętego Kaspra del Bufalo, którego tutaj możecie właśnie zobaczyć na tym obrazie. Osoba świętego Kaspra jest już wam trochę pewnie znana, bo też i na waszej parafii działa wspólnota Krwi Chrystusa. A ja tylko krótko przypomnę jego życiorys. Otóż święty Kasper urodził się 6 stycznia 1786 roku w Rzymie. Od młodości oddawał się gorliwie pracy apostolskiej.
31 lipca 1808 roku został kapłanem diecezji rzymskiej. Za odmowę wierności Napoleonowi został wygnany z Rzymu i uwięziony. Po powrocie z wygnania papież Pius VII posłał go jako misjonarza ludowego. Kasper del Bufalo oddał się wtedy pracy nad odnową moralną i duchową kleru i wiernych. W 1815 roku założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, które poprzez misje święte i rekolekcje miało przyczynić się do odnowy moralnej ludu i formacji duchowieństwa. Osobiście przeprowadził ponad 300 misji ludowych, rekolekcji i innych dzieł apostolskich. Założył wiele domów misyjnych i rekolekcyjnych. Nadzwyczajna płodność apostolska była owocem jego głębokiego życia wewnętrznego. Zmarł z wycieńczenia 28 grudnia 1837 roku w Rzymie, mając zaledwie 52 lata, jako ofiara miłości bliźniego. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawość on sam dźwigać będzie. Oto Słowo Boże. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. Mając arcykapłana wielkiego, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Oto Słowo Boże. Dziś w dniu odpustu świętego Kastra, założyciela wspólnoty Krwi Chrystusa, warto powiedzieć choć kilka słów na temat tego świętego apostoła Rzymu i państwa kościelnego. Chociaż w Polsce jest on mało znany, to we Włoszech, w swojej ojczyźnie, należy on do bardzo znanych i popularnych świętych. Na przykład papież Jan XXIII w przededniu ogłoszenia Soboru Watykańskiego II modlił się nad jego grobem, powierzając mu losy Soboru. Natomiast papież Franciszek w niedawnej modlitwie Anioł Pański, nawiązując do Ewangelii o posłaniu 12, wymienił świętych diecezji rzymskiej, a w tym świętego Kaspra, mówiąc, że byli oni pokornymi pracownikami Królestwa Bożego, bez wsparcia i bez względów, pewni tylko miłości Tego, który ich posyła, mocni jedynie Jego słowem, które idą głosić. Święty Kasper żył i działał już ponad 200 lat temu w trudnym dla
Kościoła, okresie historii. Były to czasy zawieruchy napoleońskiej. Okupant więził papieża i kapłanów, w tym Kaspra, którzy nie chcieli złożyć przysięgi na wierność Napoleonowi. Po opuszczeniu Rzymu przez Napoleona święty Kasper powrócił z wygnania i zastał Rzym w stanie całkowitego rozkładu. Głód, choroby dziesiątkowały ludność. Z drugiej strony idee rewolucji francuskiej dotarły także i tu, powodując ogromny wzrost ateizacji. Z kolei w okolicznych górach panoszyły się grupy bandytów, które grabiły i mordowały okolicznych mieszkańców. Święty Kasper, widząc otaczającą go nędzę, zarówno materialną, jak moralną i duchową, bez reszty poświęcił się dziełu ewangelizacji. Nie bacząc na czekające go niebezpieczeństwa i utratę i tak już nadszarpniętego zdrowia, niestrudzenie głosił kazania w ramach rekolekcji i misji ludowych, aby jednać ludzi ze sobą i Panem Bogiem. Uważano go za męczennika konfesjonału. Prowadził także różne dzieła charytatywne, aby ulżyć fizycznemu cierpieniu ludzi. Jego apostolski zapał udzielał się wszystkim, zarówno ludziom świeckim, jak i duchownym, o czym już wspomniałem we wstępie. Kochani, o świętym Kasprze można by mówić wiele, o owocach jego pracy apostolskiej, o jego życiu wewnętrznym, o jego czci i miłości do Chrystusowej krwi przenajdroższej, a także o jego cnotach widocznych w codziennym życiu i nadzwyczajnych darach będących owocem Ducha Świętego. W tym roku liturgicznym poświęconym Duchowi Świętemu chciałbym trochę powiedzieć właśnie o tych nadzwyczajnych darach. Na przykład podczas głoszonych kazań ujawniały się nadzwyczajne dary sługi Bożego, wykraczające poza pospolite posługiwanie ewangeliczne, a jego sława jaśniała bardziej niż jakichkolwiek innych kaznodziejów. Jeden z prałatów, który postanowił wysłuchać wszystkich kazań księdza Kaspra, wyraził się o nim mniej więcej w takich słowach. Sam Bóg przemawia przez kanonika del Bufalo. Niektórzy słyszeli jego kazania czasem z odległości aż 3 mil. A pewnego razu słuchał go ktoś, kto nie znał języka włoskiego i zrozumiał wszystko. Pewnego razu zdarzył się rzeczywiście cud zielonych świąt. Otóż na placu, gdzie przemawiał święty, poza lokalnymi mieszkańcami byli też Niemcy i Francuzi. Ludzie z miasteczka zauważyli, że i oni słuchają go uważnie i są poruszeni. Zaciekawieni spytali: co wy z tego rozumiecie? Przecież on mówił bardzo dobrze po niemiecku, odpowiedzieli. Nie, nie, on mówił po francusku, mówili inni. Czy naprawdę chcecie żartować? On mówił naszym dialektem lepiej niż my sami, twierdzili miejscowi. Kasper natomiast mówił tylko po włosku z mocnym akcentem rzymskim. Świętemu Kasprowi towarzyszyły też liczne cuda, między innymi nad przyrodą. Jednego razu podczas misji parafialnych został on poproszony, aby pomodlił się o deszcz, który długo nie padał. Deszcz spadł, a plony tego lata były lepsze niż w poprzednich latach, chociaż uważano, że deszcz spadł zbyt późno i plony są już nie do uratowania. W jednym z domów misyjnych jeden z księży skarżył się, że zabrakło mu środków materialnych na utrzymanie tego domu. Zwrócił się z tym problemem do księdza Kaspra w celu uzyskania pomocy. W kasie domu znajdowało się zaledwie 5
mało wartościowych monet miedzianych. Ksiądz Kasper kazał odmówić nad nimi błogosławieństwo, po którym owe monety zamieniły się w srebrne. Święty Kasper miał także dar bilokacji. Podczas jednych z misji parafialnych zauważono, że jednocześnie spowiadał w kościele i głosił kazanie na placu. Świętemu Kasprowi towarzyszyły też bardzo liczne, cudowne uzdrowienia, między innymi podczas misji parafialnych na prośbę pewnego ojca i po spełnieniu pewnych warunków przez niego święty wyprosił łaskę uzdrowienia dla chłopca chorego na gruźlicę. Jest też świadectwo wyproszenia za jego wstawiennictwem łaski uzdrowienia z choroby umysłowej dla trzech osób. Jest też wiele innych cudów i uzdrowień za wstawiennictwem tego wielkiego świętego. Między innymi jest on szczególnym patronem osób chorujących na choroby nowotworowe, więc warto się też zwrócić do niego o pomoc. Módlmy się za wstawiennictwem świętego Kaspra, za ojca świętego Franciszka, naszego arcybiskupa, kapłanów naszej parafii, księdza Andrzeja, misjonarza krwi Chrystusa oraz misjonarzy świata, aby ich apostolskie posługiwanie pobudzało wszystkich do czynienia dobra i życia zgodnego z Ewangelią. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Niech to, co złożymy na stronie, będzie wyrazem naszego największego daru, daru naszych serc. Świecą. Przenosimy przed Tobą ołtarz, Panie, zapaloną świecę. Znak światła i miłości. Ogień przypomina nam, że powołaniem chrześcijańskim jest kochać, bo tylko miłość daje wzrost, buduje i tworzy. Niech nas prowadzi światło wiary i czynnej miłości, abyśmy nie zawiedli Chrystusa, Kościoła i człowieka. Chleb. Był czas, gdy był on tylko mąką i wodą. Był czas, gdy rósł. Był czas, gdy został rzucony do pieca, by tam nabrać się i stać się dobrym. Spraw, Panie, byśmy byli jak ten chleb, który nigdy się nie rodzi, nie brzydzi, a z dnia na dzień smakuje nam coraz lepiej. Wino symbol miłości i przyjaźni. Woda napój ubogi, który wyraża naszą wiarę, że jedzie się z prawdziwym przyrodem, z którego wypływa woda dająca życie wieczne. Chrystus jest krzewem winnym, a my latorośnami. Przyjaźń zobowiązuje i domaga się także wielkości. Udziel nam, Panie, tego daru, byśmy z entuzjazmem ukazywali piękno i godność każdego powołania. Kielich jest symbolem męki Pańskiej oraz symbolem ostatniej wieczerzy Jezusa Chrystusa. W kielichu mszalnym podczas Eucharystii zachodzi przemiana wina w krew Chrystusa. Do podziękowania i prośby wiernych Kościoła naszej wspólnoty w imię Chrystusa, które składamy, Panie, na Twoje. Ale tak naprawdę nie czuję się szczęśliwy. Spraw, Panie,
byśmy potrafili żyć radośnie i mieć zawsze mocną wiarę w Ciebie. Przyjmij wreszcie, Panie, nasze serca, które z miłością i wiarą ufnie Tobie dzisiaj powierzamy. Dzisiaj jestem bardzo wzruszona, dlatego że odpust świętego Kaspra w naszej parafii jest po raz pierwszy. Jest to szczególny moment w naszej parafii, rozpoczęcia działalności od ubiegłego roku wspólnoty krwi Chrystusa i mamy pierwszy odpust. Odpust diecezjalny. To jest wielka radość dla naszej wspólnoty. Ja chciałabym bardzo podziękować przede wszystkim naszym kapłanom tutaj z naszej parafii, naszemu księdzu proboszczowi, naszemu opiekunowi, księdzu Mirkowi. Wszystkim, którzy są dzisiaj na tej Eucharystii, a w szczególny sposób dziękuję. Jeżeli czujecie, że wspólnota krwi Chrystusa jest waszym wyzwaniem, to my zapraszamy. Ogłoszenia o nas są, mamy dwie tablice, można poczytać. Dzisiaj chcemy zakończyć naszą uroczystość taką agapą. Przygotowaliśmy ją w kawiarni i wszystkich zapraszamy, nie tylko naszą wspólnotę, ale wszystkich naprawdę, żebyśmy mogli się wspólnie cieszyć właśnie tym pierwszym odpustem w naszej parafii. Dziękuję wszystkim, siostrze Lucence, animatorce diecezjalnej, która przygotowała ten odpust, że udało jej się tutaj ściągnąć tylu członków i sympatyków naszej wspólnoty z całej diecezji. Dziękuję wszystkim kapłanom, wspólnie tutaj modlącym się z nami podczas dzisiejszej uroczystości, też służbie liturgicznej za przygotowanie pięknej liturgii. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Spotkanie z Grodem Gedymina rozpoczęliśmy od miejsca, gdzie głęboko tkwią korzenie naszego narodu. To cmentarz na Rossie. Przed wejściem na tą najbardziej znaną przez Polaków nekropolię znajduje się niewielki żołnierski cmentarz. W centralnym miejscu usytuowany jest grobowiec matki marszałka Józefa Piłsudskiego, Marii, gdzie 12 maja 1936 roku, zgodnie z życzeniem dowódcy Legionów, złożono także urnę z jego sercem. Stąd na płycie nagrobnej wyryty został napis „Matka i serce syna”. Praktycznie każdego dnia można spotkać w tym miejscu emerytowaną poetkę Irenę Bołądź, która w symbolicznym wymiarze postrzegana jest jako strażniczka tego miejsca. Chętnie też recytuje swoje wiersze tym, którzy pochylają się, by oddać cześć marszałkowi i wszystkim, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Drogie ty na słońcu, tak Polskę kochałeś, że pełno swobodzić na nic nie patrzałeś. Byłeś energiczny i ducha wielkiego, wyszedłeś do boju, nic nie mając swego. Byłeś dobrym wodzą narodu polskiego, wszystkie swe trudności udałeś dla niego.
I to twoje serce na rosie schowane od naszych rodaków jest niezapomniane. Kwiaty cię składają, znicze zapalają, modlitwy do Boga za cię zalecają. Bo myśmy Polacy, ocień pamiętamy, spoczywaj spokojnie, wodzu nasz kochany. Na żołnierskim cmentarzu na Rossie spoczywają oficerowie i ochotnicy, którzy polegli w walkach o Wilno w latach 1919-1920. Są tu także groby żołnierzy Armii Krajowej, poległych w roku 1944 podczas operacji pod kryptonimem Ostra Brama. Można też znaleźć groby i tych, co pełnili straż honorową przy grobie marszałka Piłsudskiego i zostali zamordowani w dniu 17 września 1939 roku. Na teren tzw. Starej Rossy trzeba wejść przez bramę, przy której na tablicy wypisano najważniejsze daty z historii tego miejsca. Spośród dawnych katolickich cmentarzy wileńskich ten jest największy. Założony został w roku 1769 za sprawą burmistrza Wilna, Bazylego Millera. Od tego czasu nekropolia znacznie się rozrosła. Groby, pomniki, kaplice rozkładają się na wytyczonych tarasach na pochyłym, dość stromym wzgórzu. Idąc alejkami, nie ma zbyt wiele czasu, aby zatrzymywać się nad wszystkimi mogiłami. Dlatego zaledwie omiatamy wzrokiem napisy informujące o tym, kto tu spoczywa. Wiele nazwisk jest znajomych, inne, może trochę mniej, ale i tak wyczuwa się, że wiele z tych osób to nietuzinkowe postaci. Ludzie, którzy swoim życiem wpisali się godnie w niekończący łańcuch pokoleń, gdzie każde ogniwo jest ważne, aby naród mógł godnie żyć. Spoglądając na niemych świadków ich istnienia, warto zastanowić się nad bogactwem i różnorodnością spuścizny, jaką pozostawili po sobie, a która zawiera się w słowach Bóg, honor i ojczyzna. Cmentarz na Antokolu to także wyjątkowe miejsce, które wpisane jest w trasę zwiedzania wszystkich grup przybywających do Wilna. Nekropolię tą założono w 1809 roku jako cmentarz wojskowy. Tu chowano żołnierzy różnych narodowości, także Polaków. Jedną z kwater wypełniają mogiły, nad którymi w równym szyku ustawione zostały krzyże. Zdobią je biało-czerwone szarfy. Wiele nazwisk wypisanych na krzyżach brzmi znajomo. Wielu też pozostało bezimiennymi. Wiadomo jednak, że wszyscy oni godni są największego szacunku, jaki należny jest tym, którzy swoje życie złożyli w ofierze na ołtarzu ojczyzny. Cmentarz Antokolski to także miejsce wiecznego spoczynku obrońców niepodległości Litwy, którzy zginęli 13 stycznia 1991 roku pod wileńską wieżą telewizyjną. Wśród nich była jedna kobieta. Na jej grobie ustawiony został biały krzyż. W tej samej części cmentarza pochowani zostali także żołnierze Straży Granicznej, zamordowani w Biednikach 31 lipca 1991 roku. Kiedy w roku 1993 przebywał w Wilnie z wizytą apostolską ojciec święty Jan Paweł II, złożył on kwiaty na ich grobach i modlił się w ich intencji.
Dwa lata po tym wydarzeniu ustawiona została w tej kwaterze monumentalna rzeźba przedstawiająca Pietę, dłuta Stanisławosa Kuzmy. W dalszej części cmentarza złożone zostały szczątki żołnierzy napoleońskich, odnalezione w roku 2001 podczas prac budowlanych w jednej z wileńskich dzielnic. Powyżej znajduje się niemy świadek komunistycznych czasów, reżimu, który przez kilka dziesięcioleci próbował odcisnąć piętno na ludziach tej ziemi. To pomnik radzieckich sił zbrojnych i kwatery, gdzie chowano funkcjonariuszy partyjnych. O zaistniałych zmianach na Litwie świadczą pomniki w innej części antokolskiej nekropolii. Wiele z nagrobnych kapliczek to prawdziwe dzieła sztuki. Podobnie też granitowe bryły o niepowtarzalnych kształtach, mówiące o zawodzie bądź dyscyplinie sztuki, jaką uprawiali ci, których upamiętniają. W wielu miejscach odnaleźć można litewskie krzyże, w które wpisane są dawne symbole słońca i księżyca. Wśród masabielskich wzgórz uboga Bernadetka na opał zbiera chrust. Wtem jasność ją olśniewa, przyciąga dziecka wzrok. To Pani przyszła z nieba objawić wolę swą. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Klęczącej Bernadetce w modlitwie usta drżą, a Pani się uśmiecha, przemawia słodko doń. Przybywaj na to miejsce poprzez kolejne dni. Wybrałam właśnie Ciebie, abyś pomogła mi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria. Kim jesteś piękna Pani? Dziewczynka pyta się. Niepokalanym poczęciem niechaj świat dowie się, że można na różańcu wypraszać wiele łas, bo wolą Syna mego jest ludziom niebo dać.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Maryjo, zawierzamy Tobie nasze życie, zawierzamy nasze rodziny i nasz los. Tyś najlepszą matką, opiekuj się nami. Maryjo, kochamy Cię. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.